Cześć, siemanko. Dzisiaj pokażę wam coś, co stosunkowo też niedawno odkryłem. Jest to Hipster Logo Generator. To narzędzie pozwala nam wygenerować takie właśnie hipsterskie logo według naszego upodobania, więc jest to bardzo fajne i samo to narzędzie jest proste w obsłudze i takie czytelne w miarę. Spróbuję stworzyć własne logo. Myślę, że nie trzeba tu nic za bardzo opowiadać, bo jest to bardzo proste w obsłudze, więc... Dobra, więc bez gadania po prostu stwórzmy sobie jakieś logo. Okej, musimy wybrać kształt, więc ja wybiorę sobie tutaj chyba ten herb. Myślę, że coś fajnego z tego zrobimy. Wiadomo, że jak źle dobierzemy te wszystkie dodatki do siebie, to będzie to wyglądać nieładnie i brzydko, ale myślę, że większość z was da radę zrobić jakieś fajne logo. Zależy to po prostu od gustu i od kreatywności. Tu możemy dodać jakieś dodatki. O, spoko, myślę, że te kropki będą dobrze wyglądać. O, to jest fajne, to pewnie potem będziemy mogli jakiś napis dodać. Dobra, wezmę strzały, wyglądają spoko. Nie, to mi się nie podoba. Okej, tu chyba nic nie będziemy dodawać raczej, nie. Dobra, idziemy dalej. Tu takie jakieś śmieszne logo. Nie, myślę, że ominiemy to. Dobra, dalej. Okej, tutaj pewnie możemy dodać tekst. Dobra, więc ja tutaj wpiszę oczywiście standardowo dupa. Wielkość możemy wybrać. Dobra, myślę, że 100. To będzie pasowało. Nie, co duże. Zdajmy z 60 w sumie. Nie, z 70. Okej. Możemy wybrać położenie. Spróbujmy dać 200, zobaczymy, czy będzie wyżej. Dobra, czyli im mniej, tym wyżej. 220. 230. Okej, myślę, że będzie spoko. Wybieramy sobie oczywiście czcionkę. Ta mi się podoba, dobra. Okej. Możemy dodać jeszcze te literki, właśnie te literki. Zmienię sobie na czcionkę taką samą, jak dałem w dupie, jakby nie było. I tutaj sobie co możemy napisać? Dobra, też w sumie napiszemy dupa. Jestem ciekaw, czy... O, małe litery też mogą być. Dobra, to w sumie to zrobimy z małymi literami, zobaczymy, jak to wyjdzie. I to też chyba damy mało. Dobra, myślę, że wygląda spoko jak na razie. O, i tu możemy dodać jakiś napis na dole. Damy to sobie 2015. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Dobra, czcionkę tam. Okej, możemy lecieć dalej. A, z tego co pamiętam, to... możemy dodać sobie kolor, jakiego chcemy, aby to było, albo możemy wybrać jako tło jakiś obraz przygotowany tutaj. Nie wiem, wybiorę sobie... To brzmi dobrze. A możemy sobie to zdjęcie w tle jakoś sfiltrować, tak jak w Gimpie. Spróbowałbym z tym, ale jakby logo było białe. Altex, Altswok, Base Shape. Okej, chyba wszystko jest białe. Dobra. Wydaje mi się, że logo wyszło całkiem spoko. A możemy sobie tutaj wygenerować. Tutaj widzimy taki humorystyczny tekst, że uzyskałem 3 punkty na 5 w hipsterometrze. Więc myślę, że nie jest źle. No i zdjęcie możemy sobie pobrać w rozdzielczości 600x500 za darmo. W większych rozdzielczościach i innych formatach już musimy za to zapłacić. Ale myślę, że logo wyszło w miarę fajnie i... No i można się trochę pobawić tym narzędziem i zrobić coś śmiesznego. Dobra, więc czekam na wasze prace na Facebooku. Jestem ciekaw, jakie logo stworzycie. No i cóż, ode mnie to wszystko. Trzymajcie się, siemano.